Zrzeszałem ze mnie wielki pan. Raczej taki ze mnie gość, któremu życie daje w kość. Nie mamy na Facebooku, Twitterze, Messengerze. Nie wiem, co w tym cudownym, a co z B. Mam pięknego przyjaciela, a z pewnością mógłbym setki mieć. Mam gitarę w głowie kilka nut. To wystarczy, żeby być, by naprawdę żyć. Rozwój kulturalny młodego człowieka jest tak samo ważny jak w każdej innej dziedzinie życia społecznego. Wiedzą o tym doskonale w drugim liceum ogólnokształcącym w Końskich. Ofertę tej szkoły już Państwu prezentowaliśmy, a wszystkie szczegóły znajdziecie w naszym portalu w Informatorze Szkół Ponadpodstawowych. O tym, co dzieje się pod kątem kulturalnym, możecie przeczytać w najnowszym artykule. Zobaczcie także fragmenty wydarzeń związanych głównie z Teatrem Lustro, działającym w drugim ELO, w naszym materiale wideo. No powiedz, Marta, o czym rozmawia tak wyzwolona dziś młodzież? No tak właściwie mamy to o niczym. Nie bardzo rozumiem, jak można rozmawiać o niczym. O, wiesz co, muszę już kończyć. No zadzwonię później, pa, pa. No pa, pa. Przeglądamy Facebooka, robimy sobie selfie. No ale tak najbardziej to lubimy tak te hejciki popisać pod zdjęciami, prawda? Te komentarze. No właśnie, właśnie, patrzcie, co ostatnio znalazłam. Pokaż, pokaż. Zdjęcie dziewczyny tej z biochemu ze studniówki. Jaki ogryzek, o czym ty mówicie? Ona wygląda znacznie gorzej. Wiecie, taki baleron obrzydliwy, owinięty w tuściutki boczek. No wiecie! Możesz jej to napisać. No, pisz, pisz. A w ogóle ona ostatnio zerwała z chłopakiem. Tak. Nie dziwię się. To coś można zapytać. Wiem. Napisz. O, gdzie twój Adam? Zapomniałam, że zerwaliście. Panowie i panie, dziś wielkie sprzątanie. Wiadra i mopy, pędzle i do roboty! 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 Czas na gry, czas na gry, a czasu mało, 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 a tak pogadać by się chciało! Ja myślałam, że o tej porze to wszyscy będą sobie siedzieć w tych swoich McDonaldach i galeriach handlowych. Albo ja wiem, czemu tu jest tyle ludzi. Przecież są te strajki nauczycielskie całe, no nie? No i oni są tu wszyscy, bo oni jadą ich wspierać. Ale to bardzo dobrze, bardzo dobrze. Może będę miała od kogo na bilet pożyczyć. Widzę, pani nawet na bilet nie ma? A no pani kochana, no nie mam, no bo... Bo ze mną to jest taka historia, widzi pani. Weź pani tą walizkę, ja pani opowiem. Bo... Moi rodzice, ukochani, mój mamuś i moja mamusia i mój tatuś, to oni wysłali mnie do tej całej Warszawy, żebym ja po prostu poznała ten cały świat wielki i ludzi. Przemijanie. Tego nie było w planie. Przemijanie. Nie zgadzam się. Przemijanie. Co po nas zostanie? Odżywki, lasery, botoksy, kwasy, poliestery. To wszystko na nim się zda. Czasem usycha najpiękniejszy kwiat. Jeszcze od dawna próbowały na mnie wpłynąć, abym się określił jako ktoś. A więc jako adwokat, jako biuralista. Nieokreśloność moja była im niezwykle przykra. Józiu, mówiły, czas najwyższy, dziecko drogie. No co ludzie powiedzą, no co ludzie powiedzą? Przestań. Myślisz, że to jest zabawne? Dobra. Nie wyjeżdżaj mi tu z Gombrowiczem. Ale powróćmy do tematu kobiet twojego życia. Nalegam. Magda, co o niej myślisz? Magda... A Magda! Lubię z nią pisać. Na żywo jest troszkę gorzej. Co to znaczy? No wiesz, jej uroda nie jest w moim typie i wiem, co powiesz. Uroda to nie wszystko. Powiedz mi...
Dlaczego nie spotykasz się z Tadeuszem? Jest taki sympatyczny. Dobra, koniec tematu. Tak, myślałem. A wy co się tak na mnie gapicie? Chociaż... W zasadzie to się wam nie dziwię. No mówmy się, wyróżniam się spośród tłumu, tak? Od początku istnienia świata zmuszona jestem gardzić wszystkim, co mnie otacza. Ciężko, ciężko jest żyć na tym świecie z poczuciem, że nikt nie jest w stanie ci dorównać. Gromadzenie jest bardzo pożyteczne. Zupełnie nie wiem, kto wymyślił takie słowa jak altruizm, pokora, spolegliwość. Nawet kiedy wypowiadam te słowa, nudzę się. W istocie rzeczy nie ma nic ciekawego w rozdawaniu. Zupełnie nic. Skoro mowa o ludziach, to ja lubię ludzi próżnych, leniwych. Lubię ich rozleniwiać. Wszelki czyn jest moim wrogiem. Dla ciebie miłe są ciemne piwnice. Dla ciebie znośna duszność i ból głowy. Słodzisz prasunki, uśmierzasz tęsknicę. W tobie pociech, w tobie zysk gotowy. Ile cię można znaleźć, byle kupić? Nie żal cię skosztować, nie żal się upić. Tak, tak, tylko modlitwy brak. Przyjacielem, spowiednikiem, wsparciem, przewodnikiem, mistrzem. Ale uczyć dobrze, to być tym wszystkim jednocześnie, a zarazem nie stracić z oczu tego, kim się jest. Jaką część siebie człowiek dzieli z tymi wszystkimi ludźmi, z którymi stykał się w życiu. Uczyć, to znaczy być czułym, kochającym, silnym, szczodrym dla tych, którzy na tobie polegają.